mamy pierwszego grzybka. Jest coś, żona, jakiś kapeć. Zobaczcie, pierwszy grzybek. Babcia też przygotowała. Zobacz, pierwszy grzybek 2020 sezonu, zaraz. Takie szamany jeszcze. No. Zobacz. No była na cmentarzu i wiesz co, weź. No ale grzybek zaliczony. Poszukamy jakiś kurek. No i zobaczymy, drodzy Państwo, czy uda nam się coś znaleźć. Więc taki krótki wypad na rowerkach za grzybkami. Zobaczymy, co rośnie, jak rośnie. Ale interesują nas dzisiaj nie poziomki, żono, nie poziomki. Interesują nas kokurki, kurki i jakaś zupa z kurek. Pierwszy grzybek psiow znaleziony, oczywiście jadalny, ale widzieliście, w jakim stanie. I maszlaki. Maszlaki to były. Maszlaki to były, no. Więc idziemy. Jedziemy teraz. Bierzemy rowery, jedziemy w górę tam, gdzie zbieramy kurki. Taka pewna miejscówka. I zobaczymy, czy kurki już są. Przynajmniej na tych naszych miejscach. Szybka piłka. Tutaj wpadamy. Patrzymy, co jest. Jeśli nic nie ma, to nie ma sensu chodzić. To maślaków jeszcze nie ma tu. Więc jedziemy teraz za kurkami. Patrz ten, okay. Tutaj jakiś obóz był. Dzieci zaraz jakiś sen zrobili szałas. No. Z opony. Zabawę jakąś mają. Mamy. Jedziemy teraz za kurką. Musimy wyjść na drogę. Tu były dzikie truskawki, pamiętasz wtedy? Mhm. Ale kwitną. Kwitną, no. Dobra, siadamy. I chodź, jedziemy teraz za kurką. Okej. Jedziemy na kurki. Zatrzymaj się, żono, bo tu przy brzegu, zobacz. Chodź, zerwiesz go. No. I chodź, zobacz, jak fajnie przy brzegu rośnie. No wiesz, zawsze to wiesz. Cieszy, nie? Co to w ogóle jest? Chyba maślak będzie. Tak, nie myliłem się, zobaczcie, maślaczek. No bardzo ładnie. Ale oszamany. Oszamany, ale widzicie, że przy drodze się trafił. Sucho było, nie? Drugi. Ale to już pierwsze grzyby. Pierwsze grzyby, drodzy Państwo, 2020 nowego sezonu. Oczywiście jadalne, ale uprzedził nas ślimak. Ślimak. Robaki raczej, bo gdzie ślimak siedzi, tam grzyb w całości jadalny. Więc zacząłem tutaj z brzegu troszkę. Czy nic nie rośnie i jedziemy dalej na kurki. Żono, tu jest. Zobacz, jaki ładny. Ten będzie jadalny. Czytałem. Zobacz, do zupki pójdzie, nie? No, no taki nazbierać. Taki nazbierać. A tego niestety musimy podziękować mu. No i pochodzimy tu, jeszcze pochodzimy i liczę, drodzy Państwo, na kurki. Czy do zupy, do tego, do zupy z kurek może być maślaczek. No, zmieszanych grzybów i będzie, i będzie w pytkę. No więc szukamy. Szukamy, tylko pilnujemy roweru, żeby nam nie buchnęli. I zawijamy się, pokaż na kurki. Jak twój, pokaż. No, maślaczek. Pokaż drugą stroną. Drugą Masz stroną. Go, ja zobaczę tam, co widziałam tam gdzieś w tych krzakach. No ale przy drodze. A tu zobacz. No. Nie, myślałam, że kurki. Nie. Myślałam, że kurki. Nie. Kurki to bardzo pomarańczowe są to. Ale jakiś sucho, ale to no ale trafiła Iwona grzybka. Tu co, psioczki? Są te same, co tam widziałam, co myślałam, że widziałam coś, no, no. Ale nie wiedziałam co. Ale to nie to. Nie to, więc szybko tutaj z brzegu i przy drodze kolejny, ale ten tym razem zdrowy. Jeszcze kurek trochę dozbierać i jakaś zupka będzie z świeżych grzybków. Dobrze, chodź, zawijamy się, bo no ten plecak wyjmę z tej torby. No i przełożymy.
ruszyło, nie przeło. W ogóle picia nie. No nic, ale to kupimy, jak wyjedziemy z lasu. Dobrze, kurki nas interesują, kurki. No masz latki, które by były, nie? No też, ale parę pomarańczowych kurek chciałem znaleźć. Ale oczywiście w tych pewnych miejscach. Żona jak zwykle szamie dary natury, czyli poziomki. Dobrze, a my jedziemy dalej. I mamy dwa maślaczki. Okej. Jedziemy. Szukałem przy brzegu. Jedziemy już w docelowe miejsce, tam gdzie mamy pewne miejsce na kurki. I tam poszukamy trochę dłużej. Jest późno. Po 17 dobrze. Zaraz zobaczę, która godzina. 17:14. 17:14. I tak mówię, rekonesans taki, zobaczyć mniej więcej, co jest w tych naszych lasach przed zbliżającym się, który nadszedł już praktycznie, sezon 2020. Więc taki szybki wypadzik. Tu mniej więcej jeszcze obskoczymy szybciutko. Jakiś kozaczek, coś w tym stylu, może się trafi. Tu jest grób. Nie jestem głupi, tylko ci mówię, że tu jest grób. No, no, jak myślisz, co to jest? No, drodzy widzowie, powiedzcie, co to jest. Świeczka, kwiatuszki i kopiec. Ktoś zakopał zwierzątko jakieś. No i co to jest? No. Grób, może świnka morska, może chomik, ale tego się nie dowiemy, nie będziemy grzebać, bo nie przystoi. Więc widzisz, świeczkę ktoś podpalił. No, 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 zwierzątko jakieś komuś umarło i ten. I przyjechali z rodzicami zakopać. No tak też bywa. Więc poszukamy z boku tutaj, co jak. Szybko obskoczymy i jedziemy. Dobrze, tu nic dalej. Nie ma. Wiecie, co do tego grobu, tego zwierzątka. Fajnie to zrobione, ale drodzy Państwo, tu świeczka podpalili, trochę nieodpowiedzialne nie to zrobili, dlatego że tu jest las, zobaczcie, las, sucho, jakaś gałąź mogła spaść, podpalić się, a w takich miejscach, gdzie jest sucho w lesie, o pożar nie trudno, więc trochę to nieodpowiedzialne było, chyba że rodzice czy ktoś pochował zwierzątko, podpalili świeczkę, później ją zgasili i odjechali, to w porządku. Ale tak mówię, jeśli zostawili podpaloną świeczkę i odjechali, to nie za bardzo, ale tego już się nie dowiemy, jak było. Najważniejsze, że nic się nie podpaliło, więc jedziemy znów dalej. Gdzie teraz? Na kurki, tak? Zobaczymy, czy będą. Pewne miejsce, tak mówię, drodzy widzowie, pewne miejsce mam takie na kurki. Może ogrom nie być, ale po tamtym miejscu będziemy wiedzieć, czy kurki są, czy nie, nie? Więc jedziemy i zobaczymy, czy uda nam się znaleźć pomarańczowego grzybka, żółtego. Zwanego żółtego, no pomarańczowego, zależy, no, wiesz. Zależy. Niech będzie pomarańczowy, jak mówię. Pomarańczowo-żółty. Dobra, pomarańczowo-żółty. Niech będzie, kompromis jakiś musi być, dosięgniemy z żoną do porozumienia co do koloru kurki, więc jedziemy teraz na kurki. To żono, do góry i pedałuj, a dojedziesz. Okej, jedziemy na kurki. Baja, odpoczynek fajny, wspólnie z Iwoną, taki rodzinny wypadzik krótki. Za grzybkami, zobaczyć mniej więcej co jak w tych naszych świętokrzyskich lasach. Jedziemy pomalutku, patrząc,
jeszcze nic tu nie rośnie. Okej, okay, ale przed tobą. No zawsze to wiesz. Starość nie radość. Gusta się zmieniają. Dobra, tu nie jest napisane, że Iwony. No to jest, jakby. Jest jedna, ale dopiero będą rosły. Ale zobaczcie, jest kureczka w naszym pewnym miejscu, w pewnej miejscówce. Ale szukam tych większych. Drugi miejscu. Nic. Tam, gdzie jest pewne nic, tylko kilka tych drobnych kurek. Jedną pokazałem, resztę zostawiliśmy tak, aby rosły. A w drugiej miejscówce nic. Więc jeszcze przejdziemy kawałek. Zobaczymy, czy tu nic nie rośnie. Zostawimy rower i zobaczymy po krzakach. Ale jeszcze nie czas. Więc się rozejrzymy. Troszkę. I zobaczymy tutaj, czy nic nie rośnie. A więc zawijamy się. Nie ma jeszcze. Szybki wypad, krótka piłka. Tak widzicie, kurek jeszcze nie ma. Jakiś maślak. Jeden, drugi, trzeci. I to wszystko. Ale kurka była, lecz mała. Czekam, aż urosną, obrodzą i wtedy będziemy dopiero zbierać nasze leśne grzybki. I tak to, drodzy Państwo, leciało. Taki krótki wypad. Za grzybkami. A dokładnie za maślaczkiem i kurką, lecz jeszcze, już się coś pokazuje, ale jeszcze. Więc, drodzy Państwo, na tym kończymy, zawijamy się do domu i tak to leciało. Nic dodać, nic ująć, więc czekajcie na kolejne filmy w moim wykonaniu z lasu. Dziękuję za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. I drodzy Państwo, jak to się mówi, do następnego. Okej, poziomki sobie zbiera. Jedziemy, będzie trzeba się w domu zobaczyć, czy kleszczy nie ma. Tu przede mną jest sporo. Zaż ile ich jest czerwonych. Ktoś zerwał, czy on tak rośnie? Nie wiem, tylko przyjechałeś. Nie przejechałem go, przejechałem obok. Przecież widziałem go. Nie. Ktoś go? Ten go zerwał. Pokaż, robacz czy wy? Nie. Nie będzie robacz, będzie cały. Po nocy widać. Tak, on spadł, nie zerwał go, ktoś go spadł. No i kolejny maślaczek. Ale nie bierzemy, nie? No nie. Jak myślisz? No trzy grzybki, no weź. Zaś ile tu masz poziomek? Sporo. No tak mało poziomek na roku. Dobrze. No czemu go tak wymartyzowałeś? Co? Czemu go tak wymartyzowałeś? No bo wiesz, nie miałem na kim się wyżyć, wiesz. Czy wolisz, żeby na tobie? No ale... Chcesz zupę? No chcę zupę, tylko nie ma składników do zupy, nie? I to jak, słyszysz? No. I to jak ta anegdota, żeby chociaż zupa była. A tu nawet na zupę nie uzbieraliśmy.